Dobry wieczór, moi drodzy. Chciałem Was dzisiaj serdecznie zaprosić na wyprawę na Księżyc. Nazywam się Tomek Wełna i będziemy dzisiaj wspólnie rysować niezwykły Księżyc, który od zawsze, od kiedy człowiek istnieje, fascynował nie tylko artystów, ale chyba wszystkich ludzi. Tak więc dzisiaj ten niezwykły temat w technice suchych pasteli. Tak więc wszyscy miłośnicy tej techniki znajdą coś dla siebie, a wszyscy, którzy jeszcze nie są miłośnikami tej techniki, zapewne po dzisiejszych zajęciach takimi miłośnikami zostaną. Przeprowadzę Was wspólnie przez podróż po Księżycu, opowiem o kraterach, opowiem o Księżycu, opowiem o księżycowych morzach, o tym, jak to wszystko powstawało, a poza tym pokażę przede wszystkim, jak to wszystko narysować. Witam serdecznie wszystkich, którzy dołączają do transmisji. Nazywam się Tomek Wełna i będziemy dzisiaj wspólnie rysować pastelami Księżyc. Będziemy go rysować tak, aby wyglądał jak prawdziwy, jak żywy, chciałoby się powiedzieć. Przygotujcie czarny papier, przygotujcie suche pastele. Tak naprawdę wystarczy biała kredka, szara, ewentualnie piaskowa kredka. Jeżeli takiej nie macie, możemy również użyć żółtej, żeby nadać Księżycowi delikatny kolor, który głównie pochodzi od barwy Słońca, która Księżyc oświetla. Ale o samym Księżycu już za chwilkę. Na razie poczekamy, aż wszyscy dołączą do transmisji, żeby wspólnie zacząć rysowanie. Przygotujcie jeszcze cyrkiel albo talerzyk, jeżeli nie macie cyrkla pod ręką. Coś, od czego będziecie mogli odrysować kształt okrągłego Księżyca. Tak więc to jeszcze jedna ważna uwaga. Przygotujcie cyrkiel albo talerzyk. On przyda się dzisiaj do rysowania Księżyca. I poza tym wszystko już później będzie szło bez żadnego problemu. Ten zarys okrągły Księżyca przyda się nam, po prostu będzie łatwiej to zrobić tak niż od ręki. Tak więc raz jeszcze witam wszystkich. Przypominam, przyda się dzisiaj jeszcze cyrkiel oraz lub talerzyk lub coś, od czego będziecie mogli odrysować okrągły kształt Księżyca na Waszym papierze. Przyda się czarny papier lub ciemnogranatowy. Jeżeli macie biały papier, możecie również rysować z nami. Zawsze można ten papier na czarno zarysować dookoła. Dam Wam na to troszkę czasu. Najważniejsze to, żeby zacząć na początku i narysować na papierze okrąg. Okrąg, który będzie za chwilkę naszym Księżycem. Tak więc cyrkiel, talerzyk lub jeszcze coś, pokrywka, cokolwiek okrągłego macie pod ręką, na pewno jest mnóstwo okrągłych przedmiotów i coś uda Wam się znaleźć. Na naszym zegarze pracownianym wybiła już właściwa godzina, tak więc będziemy zaczynać rysować Księżyc. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zadawajcie pytania, komentujcie. Mam tutaj podgląd na Wasze komentarze i będę tam regularnie zerkał. Zaczynajmy zatem. Zbliżamy się do Księżyca. Zbliżamy się do Księżyca. Jesteśmy już bardzo blisko jego powierzchni. Tak, ostatnie dostrajanie instrumentów pokładowych i możemy zacząć rysowanie. Moi drodzy, tak jak wspominałem, narysujcie na Waszym papierze na początek okrąg. Jak widzicie, on jest wielkości mojej dłoni mniej więcej. Jeżeli zmieści Wam się taki okrąg na kartce, to będzie idealny, żeby zacząć rysowanie Księżyca. Tutaj obok narysowałem go już przedwczoraj. Narysowałem go na papierze, na którym będę rysował również dzisiaj. Ten czarny papier to papier Canson Mi-Teint. Mój ukochany papier do pasteli, na którym rysuję już bardzo długo, ponad 25 lat i do dzisiaj pozostaje moim ulubionym papierem ze względu na jego fakturę, na jego grubość, na jego mięsistość, na to, jak fantastycznie trzyma się go kredka pastelowa. Tak więc bardzo serdecznie polecam Wam ten papier. Jest bardzo dobry do pasteli. Moi drodzy, jeżeli jesteście gotowi, a myślę, że tak, to zacznijmy od pokrycia naszego Księżyca warstwą
kredy. Polecam do tego kawałek białej kredki. Ja rysuję dzisiaj pastelami Toison d'Or. Taka pastela orbitująca wokół Księżyca wygląda dosyć spektakularnie, jak kadr z filmu Odyseja Kosmiczna, tylko zamiast monolitu mamy pastele. Pum, 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 pa, pa. Tak więc dzisiaj Odyseja Kosmiczna pastelowa. Proponuję ułamać kawałeczek kredki. Ta faza Księżyca, którą będziemy rysować, to inaczej pierwsza kwadra. Taką nazwę nosi ta faza Księżyca. Tak właściwie troszeczkę po pierwszej kwadrze, bo pierwsza kwadra to dokładnie połówka Księżyca. Tak więc my mamy tak 1-2 dni po pierwszej kwadrze. I tak właśnie zrobimy. Zarysujemy sobie tą powierzchnię. I zwróćcie uwagę na to, że zaczniemy tutaj od połowy, lekko przechylona. Będzie ta linia, ale ona pójdzie po łuku. Tak więc do tego miejsca rozetrzemy kredkę. Ponieważ Księżyc jest wypukły, tak? Księżyc jest kulą, więc musimy taki kształt na nim zachować. To, co zrobimy teraz, to jest taka pierwsza warstwa gruntująca, taka warstwa bazowa w pastelach. Na niej naniesiemy różne odcienie. Za chwilkę opowiem o kraterach i o morzach księżycowych, które będziemy rysować. Na razie naniesiemy sobie taką warstwę bazową, w której będziemy za chwileczkę rysować i wymazywać wszystkie detale, które na powierzchni Księżyca widać. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej księżycowej wyprawie. Proponuję Wam zarysować Księżyc tak troszeczkę poza połowę, ale nie dalej. Tutaj już będziemy rozmazywać i doprowadzać tą biel, czy właściwie taki piaskowy kolor do zaniku. Przy konturach polecam prowadzić kredkę w taki sposób, czyli wzdłuż konturu, wzdłuż krawędzi. Poczekam na Was, bo być może niektórzy z Was jeszcze rysują okrąg, który ja miałem już gotowy. Tak więc teraz chwila dla Was, chwila na spokojne narysowanie okręgu i wypełnienie go troszeczkę poza połowę. Wszystkie kratery i morza, które tutaj starałem się odwzorować na zapowiedzi, czyli na tej pasteli obok, są prawdziwe. Tak więc opowiem Wam, jak te kratery i morza księżycowe się nazywają. Myślę, że to będzie ciekawa wędrówka po powierzchni Księżyca. O, dobry wieczór. Pozdrawiam panią Iwonę, przepraszam, z Terespola. Tak więc narysujcie sobie okrąg na kartce i wypełnijcie go do troszeczkę poza połowę białą kredką. Najlepiej ułamać sobie kawałek kredki, przyłożyć ją bokiem i w ten sposób nanieść. To jest taka baza dla wszystkich tych formacji wspaniałych księżycowych, które za chwileczkę już będziemy rysować. I opowiem Wam przede wszystkim, jak narysować kratery, jak je narysować, żeby uzyskać efekt faktycznej wypukłości i takiej rzeźby powierzchni księżyca. Słuchajcie, jeżeli już zarysowaliście Waszą powierzchnię księżyca bielą, proponuję teraz dosyć porządnie ją rozetrzeć. Ja mam papier z fakturą i będę wcierał kredkę do momentu, dopóki ta faktura prawie nie zniknie. Miejscami ją zostawię. Ona będzie ciekawa na przykład tutaj w dole. Zwróćcie uwagę, ta dolna część księżyca w okolicy krateru Tycho, który tutaj się znajduje, to bardzo znany i pięknie widoczny krater. Krater Tycho znajduje się właśnie w tej takiej biegunowej części Księżyca i tutaj jest wielkie skupisko drobnych kraterów w okolicy. Również dlatego, że to miejsce leży na granicy, w miejscu tak zwanego terminatora. Ta granica między jasną a ciemną stroną Księżyca to terminator. Tak więc
Specjalnie wybrałem taką kwadrę księżyca, taką fazę księżyca właściwie, przy której możemy na krawędzi tego terminatora obserwować mnóstwo ciekawych kraterów, między innymi te na dole, łącznie z Tycho, do którego należą te długie smugi wyrzuconej po uderzeniu meteorytu materii księżycowej. Leży również na granicy terminatora przepiękne morze deszczów, które tak naprawdę jest wielkim kraterem. Widzicie, to jest okrągła forma. Potężny krater, jeden z większych na Księżycu, powstałych, kiedy Księżyc powstawał, czyli blisko 4, ponad nawet 4,5 miliarda lat temu. Ten krater został wypełniony następnie lawą i tak właśnie powstały morza księżycowe. To są w dużej mierze pozostałości kraterów wypełnione przez gorącą jeszcze materię księżyca, wypełnione przez lawę. Dlatego mają one ciemniejszy kolor, są gładsze ogólnie, a morze we wnętrzu tego właśnie krateru to morze deszczów. Tak jest nazywane. Oczywiście na księżycu nie ma płynnych mórz ani oceanów wypełnionych wodą. To nazwa nadana setki lat temu przez obserwatorów księżyca, którzy wyobrażali sobie, że są to rzeczywiście morza wypełnione wodą. Na krawędzi Morza Deszczów leży ten oto bardzo wyraźny krater, to Platon. Zaraz wszystkie te kratery i morza narysujemy na naszym Księżycu. Słuchajcie, tutaj teraz, widzicie, możecie wcierać tak do zaniku, coraz delikatniej kredkę. Ja nawet troszeczkę jej zbiorę. Do zbierania kredki świetna jest szmatka. Możecie użyć również kawałka chusteczki higienicznej. Żeby nie rozciągnąć tej bieli za daleko, to ja ją po prostu zbiorę tutaj z tej strony. Przetarcie szmatką daje też bardzo, bardzo miękki efekt. Tak więc takimi ruchami tam i z powrotem tutaj osłabię troszeczkę właśnie tą krawędź. Jak widzicie, jest też wrażenie chłodniejsze, tak jakby ona się ochłodziła nieco. Dam Wam chwilkę czasu na wprowadzenie tych właśnie fragmentów na Waszym rysunku. Tak, jest lekcja astronomii dzisiaj, ponieważ ja jestem astronomem miłośnikiem i pasja astronoma towarzyszy mi od najmłodszych lat. Muszę się pochwalić, że nawet całe lata temu, jeszcze w 1998 roku, udało mi się zająć jedno z głównych miejsc w wielkim konkursie astronomicznym wiedzy i życia i dzięki temu wygrałem swój pierwszy w życiu teleskop, który do dzisiaj mam, z którego do dzisiaj korzystam. I spoglądanie w niebo to zdecydowanie to, co uwielbiam. Księżyc, tak jak wspominałem, powstał 4,5 miliarda lat temu, czyli ma tyle lat, ile Ziemia. I jest z Ziemią mocno związany. Przez szereg lat było całe mnóstwo teorii tego, jak Księżyc mógł powstać. Niektórzy uważali, że jest po prostu ciałem obcym, które Ziemia przechwyciła w swoje pole grawitacyjne. Inni uważali, że być może powstał w jakiś inny sposób. Najbardziej prawdopodobna teoria, która dzisiaj obowiązuje, jest taka, że Księżyc powstał w wyniku zderzenia Ziemi z potężnym obiektem kosmicznym, wskutek czego z Ziemi wychlupnął kawałek gorącej, roztopionej materii, kiedy Ziemia jeszcze się formowała, i z tej kropli Ziemi właśnie powstał Księżyc. Skład chemiczny Księżyca dowodzi, że jest to wielce prawdopodobna teoria, aczkolwiek 100% pewności chyba do dzisiaj nie mamy, o ile jestem na bieżąco z wynikami badań. Widzicie, jak to zaczyna już ładnie wyglądać? Już zaczyna wyglądać jak Księżyc, chociaż nie ma jeszcze na nim żadnych szczegółów, ale szczegóły już się pojawią. Dopracujcie ładnie ten łuk, żeby on był płynnym łukiem. Im bardziej płynny ten łuk zrobicie i elegancki, tym piękniejszą formę Księżyca uzyskacie. A tutaj przy krawędziach proponuję Wam wcierać kredkę w ten sposób, przesuwając palec po obwodzie Księżyca. Jak to pięknie brzmi, przesuwać palec po krawędzi Księżyca. Dzisiaj lekcja iście romantyczna, iście astronomiczna i symboliczna, bowiem Księżyc
zawsze jest, był i będzie symbolem. Ja rysuję na papierze Canson Mi Teint. Ten papier zawsze polecam. To jest doskonały papier do pasteli. On ma dwie strony. Jedna strona jest z fakturą, druga strona jest gładka. Ja wybieram najczęściej tą stronę z fakturą, bo ta faktura bardzo pomaga w rysowaniu różnych detali. A poza tym świetnie trzyma kredkę. Zaraz zobaczycie, wtarłem kredkę w powierzchnię papieru Canson Mi Teint. Ona weszła w tą strukturę plastra miodu i teraz, kiedy będę nakładał kolejne warstwy, to one zostaną na powierzchni, na tych wystających fragmentach, a to, co wtarło się w głąb, zostanie w postaci niezmienionej. To umożliwia nam pracę na warstwach, co jest fascynujące przy pastelach, ponieważ daje możliwości tworzenia przeróżnych kolorów. No, witaj Maju! Jak miło, że jesteś. Serdecznie Cię pozdrawiam. Tak jest. Tak jest. Były spotkania klasowe, były spotkania przy teleskopie. Kredki pastelowe, moje dzisiejsze, to pastele Toison d'Or. To są pastele czeskie. Kohinoor, Toison d'Or i znowu kosmiczna kredka pastelowa. Wszystko pięknie wygląda na tle powierzchni Księżyca. Moi drodzy, jeżeli już mamy powierzchnię Księżyca wyrzeźbioną, mamy ten proces zamknięty, który 4,5 miliarda lat temu się zaczął, to proponuję teraz zająć się morzami księżycowymi. Już Wam opowiem o tych morzach, jak one się nazywają i pokażę, w którym miejscu jak je narysować. Słuchajcie, na powierzchni Księżyca jest królik biegnący. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, czy wiecie o tym, ale Księżyc jest pod znakiem królika. Zobaczcie, tutaj ma ogonek, tutaj ma zadek, tutaj ma tylną łapę, brzuszek, przednia łapa, głowa z okiem i ucho. I to nie jest moja fikcja, to nie jest moja wyobraźnia i fantazja. Dokładnie taki królik skacze wielki po powierzchni Księżyca. To morza księżycowe mają taki kształt. I pierwsze z tych mórz, od którego zaczniemy, obok, właściwie pierwsze, od którego zaczniemy, to będzie morze deszczów, o którym mówiłem. Weźcie szmatkę, albo weźcie czysty palec jeszcze, jaki macie, albo jeżeli nie macie szmatki ani czystego palca, to weźcie kawałek gumki chlebowej i przyłóżcie w tym miejscu. To jest, słuchajcie, 1/4, 1, 2, 3, tak, 1/4 od góry tutaj. Chodzi o to, żeby zetrzeć z tego miejsca, widzicie, żeby zebrać z tego miejsca trochę kredki. Szmatka jest do tego idealna, bo ona tak miękko zbiera, ale gumka chlebowa będzie również wskazana. Mam już tutaj gumkę chlebową, bo tą gumkę mogę przyklejać. Ona jest taka bardziej intensywna w efekcie. I dzięki temu stworzę krawędź tych gór księżycowych. Te góry księżycowe to tak naprawdę krawędź pierwotnego krateru, tego potężnego krateru, z którego powstało Morze Deszczów. Je widać z jednej i z drugiej strony. Myślę, że w ten sposób będzie bardzo dobrze. Możecie przyklejać gumkę i odklejać. Nawet w kilku miejscach ona da taką nieregularną krawędź. Chodzi nam o ten efekt. Tak, na razie wygląda troszkę jak gwiazda śmierci z Gwiezdnych Wojen, ale zaraz ta sytuacja się zmieni, kiedy dodamy kolejne morza. Możecie tutaj nawet jeszcze teraz przetrzeć troszeczkę palcem, żeby wygładzić powierzchnię tego morza księżycowego. Dobrze, idźmy zachtem do kolejnego morza na powierzchni Księżyca. Będzie to zadek naszego królika, który właściwie leży dokładnie w połowie, w pionowej połowie, tutaj. To jest Morze Jasności. Taką piękną nazwę nosi, chociaż jest ciemniejsze niż otaczająca je okolica, tak jak wszystkie morza księżycowe. Kiedy
stworzycie na powierzchni księżyca wasze morze jasności za pomocą szmatki albo chusteczki, albo gumki chlebowej, to dodajcie jeszcze ogonek królika, tą kitkę, która jest tutaj na górze. Ta kitka, nie uwierzycie, to jezioro snów. Naprawdę, tak, taką nazwę nosi to miejsce na księżycu. Na zwykłym czarnym papierze też jak najbardziej da się rysować ten rysunek, nie ma żadnego problemu. Grunt, żeby było czarne. Tak więc jeżeli kitka, czyli jezioro snów, już znajduje się na waszym księżycu, to dodamy sobie morze spokoju, czyli tułów naszego królika w tym miejscu. Tutaj macie punkt odniesienia, żebyście widzieli, jak duże ma być to morze. Morze spokoju, mare tranquillitatis. Znowu możecie użyć gumki chlebowej, żeby lekko wyostrzyć krawędzie tego morza. Pomiędzy Morzem Jasności a Morzem Spokoju jest takie malutkie wzgórze, pasmo górskie. Jako ciekawostkę podpowiem wam, że właśnie na Morzu Spokoju odbyło się lądowanie na Księżycu, dlatego że morza są tymi gładszymi, a zatem lepszymi do lądowania obszarami księżycowego globu. Czy Księżyc jest biały? Czy Księżyc jest żółty? Nie, Księżyc jest grafitowy, Księżyc jest szary. Księżyc tak naprawdę ma kolor mojej gumki, a nawet jest troszeczkę ciemniejszy. To, że on tak jasno świeci na naszym niebie, to kwestia kontrastu i tego, że odbija słońce na nocnym, czarnym niebie. Tak naprawdę Księżyc odbija właściwie 1/10 światła, które na niego pada, tak więc jest dosyć ciemnym ciałem niebieskim. Mówimy, że albedo Księżyca to 0,12, z tego co pamiętam, czyli odbija nieco ponad 10% padającego na niego światła. Słuchajcie, dodajmy teraz głowę naszego zająca na powierzchni księżyca. Jest to Morze Żyzności. Tak brzmi jego nazwa. Ciekawy jestem, kto będzie dzisiaj oglądał księżyc, albo w ogóle kto po dzisiejszych zajęciach zacznie uważnie obserwować to, co się znajduje na księżycu. Możecie potwierdzić, czy rzeczywiście widzicie na jego powierzchni skaczącego królika. Słuchajcie, nad głową królika znajduje się bardzo duży krater, a tak naprawdę już jest to Morze Księżycowe, to Morze Przesileń. Morze Przesileń jest dosyć okrągłe, nawet lekko spłaszczone eliptycznie, ponieważ ono już jest przy krawędzi Księżyca. To musimy pamiętać, że Księżyc jest kulą, więc wszystko tutaj przy krawędzi będzie już się deformowało do postaci elipsy. Tak więc możecie narysować to takim właśnie ruchem lekko podłużnym oraz gumką chlebową zaokrąglić troszkę krawędzie. Jeżeli coś się zrobi za ciemne, zawsze można palcem lekko rozetrzeć. W ogóle sposób, jeżeli coś wam się za bardzo zetrze, to bierzecie
troszkę kredki na palec i po powierzchni księżyca przesuwacie. To umożliwia szybkie naprawy księżycowego globu. Tak, rysowanie szmatką to bardzo dobra technika. Pastele ją bardzo lubią. Słuchajcie, to dajmy jeszcze teraz w takim razie nóżkę przednią naszego królika. Ta niewinna nóżka to morze nektaru. Właściwie jeszcze dodam troszkę szpiczastego pyszczka królikowi. Tak będzie wyglądał lepiej. Jak już jesteśmy przy przedniej łapce, to dodamy sobie również tylną. Ona tu jest lekko widoczna przy morzu deszczów. A tylna nóżka królika to morze oparów. Ponieważ mamy już większość księżycowych mórz powstałych na powierzchni księżyca, to możemy całkiem spokojnie zająć się kraterami. A zaczniemy od krateru, tego jasnego punktu, który będzie okiem naszego królika. Podpowiem Wam jako ciekawostkę, że na powierzchni Księżyca jest ponad 5 milionów kraterów większych niż 1 kilometr, bo takich małych są miliardy. Ponieważ na Księżycu nie ma za jakichś specjalnych zjawisk atmosferycznych, wiatru ani erozji, poza tą przybyłą z kosmosu, czyli innymi meteorytami, to wszystko, co na powierzchni Księżyca się pojawi, każdy krater, który wybije w nim dziurę, zostaje właściwie na wieki w niezmienionym stanie. No chyba, że pojawi się tam stopa, na przykład Neila Armstronga, wtedy jest szansa, że coś zostanie zmienione. Ja używam teraz białej kredki pastelowej w drewienku, derwent, pastel, jak widać. I skoro już jesteśmy przy białej kredce, to zajmiemy się kolejnymi kraterami. Księżyc się obraca, tak? Co ciekawe, obraca się w takim dokładnie tempie, że zawsze jest odwrócony tą samą swoją stroną do Ziemi. Dlatego nigdy nie widzimy drugiej strony Księżyca, na której, co ciekawe, nie ma żadnego morza księżycowego i znajduje się tam z drugiej strony największy krater w Układzie Słonecznym. Ale niestety z Ziemi go nie zobaczymy. Słuchajcie, zajmijmy się zatem kraterami, skoro o kraterach mowa, i zaczniemy od tego spektakularnego krateru, o którym już wspominałem, czyli od Platona. Platon to ten ciemny krater u góry Morza Deszczów. Proponuję zrobić go gumką chlebową lub, jeżeli macie, to nawet gumką ołówkową, a jeżeli nie macie takiej gumki, to można go zrobić po prostu czarną pastelą. Ja pomogę mu właśnie w ten sposób. Mam tutaj czarną pastelę w ołówku. Można również użyć kawałka węgla lub ostrego kawałeczka pasteli. Węgiel drzewny jest doskonały do tego typu zabiegów. Zróbcie po prostu czarną kropkę. I zaraz powiem Wam, jak zamienić tą czarną kropkę w piękny krater. To jest moja ulubiona część księżycowej lekcji.
Na szczęście teraz przed nami właśnie te najprzyjemniejsze momenty. Słuchajcie, dodajcie z prawej strony taki mały, jasny konturek. Od zewnątrz. A z drugiej strony dodajcie mały, jasny łuk, ale od wewnątrz krateru. Może być nawet troszkę delikatniejszy. I zobaczcie, co się dzieje. Powstaje wrażenie krateru przestrzennego o stromych ścianach i wklęsłym środku, tak jakbyśmy tam palcem wcisnęli kawałek księżyca do środka. To w takim razie teraz polecam zrobić drugi najbardziej znany krater księżyca, czyli Tycho. Tycho będzie leżał tutaj na dole, tak na granicy również. Możecie go również zaznaczyć kropką, plamką ciemniejszą. Powtarzacie to, co robiliśmy przed chwileczką. Myślę, że po dzisiejszej lekcji będziecie potrafili znaleźć te kratery na Księżycu. W każdym razie serdecznie Wam tego życzę. Słuchajcie, teraz zrobimy sobie sąsiedztwo krateru Tycho, ale jeszcze wcześniej proponuję Wam zrobić te smugi wyrzuconej księżycowej materii. Zwróćcie uwagę, jak one biegną. Możecie przyłożyć kredkę bokiem i bardzo delikatnie przeciągnąć. Pierwsza taka smuga jest bardzo długa, tak? Ona tutaj biegnie prawie gdzieś tam do pyszczka królika. Druga taka smuga przechodzi przez łapkę królika. Bardzo delikatnie opieracie tylko kredkę pastelową o papier i rysujecie właśnie te smugi wyrzuconej materii. Jak już jesteśmy przy temacie smugu, to od razu nanieśmy sobie jeszcze dwa takie miejsca. Jeden to będzie krater Barrow, który leży tutaj prawie że na biegunie. On jest w ogóle jasny sam w sobie, więc możecie tam zrobić bardzo jasną plamę i od niej również wypuścić kilka takich delikatnych smug promienistych w różnych kierunkach. Jeżeli zrobią się za mocne, wystarczy lekko przetrzeć je palcem. Od razu będzie lepiej. Tutaj krater Barrow. Bardzo jasny. I jeszcze jeden taki krater z jasnymi wąsami, i to będzie zamknięty temat wąsatych kraterów, to Fracastorius. On znajduje się tutaj. I z Fracastoriusa również odchodzi kilka takich jasnych smug. Te smugi, zwróćcie uwagę, one podkreślają okrągłość księżyca. Tak więc takie jest ich
bardzo dobre działanie rysunkowe, nie mówię o naukowym i fizycznym albo astronomicznym, ale działanie rysunkowe jest bardzo fajne, bo ono od razu podkreśla jeszcze kulistość. I nawet nie jesteśmy tego świadomi, kiedy patrzymy na Księżyc, ale właśnie te smugi powodują, że Księżyc nie wydaje się nam płaski, tylko kulisty. Słuchajcie, żeby teraz zrobiło się ciekawie i żeby się trochę więcej zmieniło, dodajcie dużo kropeczek, drobnych punktów, pojedynczych kraterów. Proponuję już teraz robić je po prostu trochę na żywioł, ponieważ gdybyśmy chcieli nanosić każdy krater z osobna, no to nasza lekcja musiałaby trwać około tygodnia, a mamy jeszcze tylko pół godziny, więc proponuję w ten sposób. Tutaj ogólnie jest wielki chaos, tu jest mnóstwo całych kraterów, mnóstwo drobnych śladów, więc proponuję tą część przybiegunową pokropkować i posiekać dosłownie różnymi kropkami i kreseczkami, na razie białymi, a zaraz Wam pokażę, co zrobić dalej. Proponuję również kilka takich jaśniejszych kraterów zaznaczyć wyżej. Dwa z nich nawet zaznaczymy bardzo konkretnie. Będzie to Ptolemeusz i Alfonsus. To te dwa kratery tutaj. Właściwie to są takie trzy, taki bałwanek stojący na głowie, prawie że w połowie Księżyca. Ponieważ one mają nieco ciemniejsze wnętrze, to weźcie Wasz najmniejszy palec, poszukajcie tego miejsca na Księżycu, ono jest właściwie tak pod brzuchem królika, trochę pod tylną łapą, gdzieś tutaj. Przyłóżcie palec i przekręćcie go po Księżycu, może być z ruchem wskazówek zegara. O, i to jest przepis na zrobienie gotowego krateru Ptolemeusza. Tak więc jak ktoś Was kiedyś zapyta, jak zrobić krater Ptolemeusza, to będziecie wiedzieć, małym palcem, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z godziny 3 na 6 i mamy krater gotowy. Ten drugi krater to Alfonsus. Obok jest jeszcze jeden taki mały, ciemny. Również możemy go zaznaczyć, ale do tego użyjemy już gumki w ołówku. Albo jeżeli macie malutki palec, mniejszy niż mój, to również się nada. No i na dole jeszcze ten trzeci bałwankowy krater. Ale ja się cieszę, że Wam mogę o tym opowiadać. Jak widzicie, mam zupełnego bzika na punkcie astronomii i aż się tutaj cały raduję, cieszę i podskakuję. Taką mam frajdę jeszcze, jak mógłbym Was zabrać przed mój teleskop, to miałbym pełnię szczęścia. Mam nadzieję, że kiedyś się to uda, znaczy na pewno się to uda, jak tylko kwarantanna się skończy. Słuchajcie, gumką w ołówku lub czarną kredką. Jeżeli nie macie gumki w ołówku, to nic nie szkodzi. Tutaj zawsze damy radę jakimś innym sposobem. Ołówkiem zwykłym albo węgielkiem. Możecie podkreślić takie dwie ciemne krawędzie tych kraterów. Właściwie nawet trzy w ten sposób. I w tym małym. Pewnie dziwicie się, dlaczego w tym małym kraterku jest taka mała biała kropka. Pokażę ją z bliska. Otóż ta mała biała kropka, to jest ciekawa historia, to taki mały pagórek, który pozostaje w środku niektórych kraterów i jak zwrócicie uwagę, to niektóre kratery mają właśnie taką kropeczkę. Ta kropeczka to tak pagórek pozostający po zderzeniu. A kolejną krawędź, troszkę ciemniejszą, dodajcie sobie z drugiej strony wszystkich tych kraterów. Oraz możecie wypełnić wnętrze również jasną linią. To jest światło. To jest światło i w ten sposób podkreślamy przestrzenność kraterów. Już oddalam się na wyższą orbitę Księżyca. No dzisiaj polecam wszystkim zobaczyć Odyseję Kosmiczną 2001. Mój ukochany film, film kultowy i niezwykły film Stanleya Kubricka.
No proszę, i 337 astronautów, rysowników cały czas rysuję. Jestem zachwycony. Słuchajcie, znowu czarna kredka i dodamy sobie teraz jeszcze zawsze. Pamiętajcie, światło pada na nasz Księżyc z tej strony, z prawej strony, więc każdy krater będzie miał jasne światełko na krawędzi i ciemne światełko z drugiej strony tej krawędzi, w ten sposób. I teraz proponuję Wam znowu tak na szybko, możecie tworzyć własne kratery teraz na Księżycu. Słuchajcie, patrzcie, co tutaj na tych naszych zajęciach można robić, no w głowie się nie mieści. Czy ktoś by Wam powiedział, że dzisiaj o godzinie 19:45 będziecie robić kratery na Księżycu? Czy spodziewaliście się tego jeszcze tydzień temu? Jak widzicie, życie jest nieprzewidywalne. Jak dobrze pójdzie, to kiedyś się wszyscy naprawdę wybierzemy na Księżyc. Mam nadzieję, że wkrótce loty będą dostępne dla śmiertelnika. I wtedy to dopiero, o, taki live. Rysujemy pejzaż księżycowy z panem Tomkiem na Morzu Spokoju. Dobry wieczór, witam Was z Morza Spokoju w bazie księżycowej Alfa Centauri. Przez moje okno widzę spektakularny widok Ziemi wschodzącej nad Księżycem. Narysujmy go zatem. Damy radę. Słuchajcie, obiecuję Wam, że jeżeli kiedyś będę na Księżycu, to zrobię dla Was specjalnie transmisję na żywo z Księżyca i będziemy rysować. Trzymajcie mnie za słowo i obiecuję, że jeżeli to tylko będzie możliwe, właściwie kiedy to będzie możliwe, bo na pewno będzie, to tak zrobimy. Co Wy na to? Możecie teraz dodać też kilka takich jasnych kropek i kilka takich jasnych smug tutaj na krawędzi naszego królika, czyli naszych mórz, Morza Spokoju, Morza Żyzności, ponieważ tutaj jest nieco pasm górskich i pasma górskie na Księżycu mają to do siebie, że świecą, że one jasno świecą. I teraz takimi szybkimi ruchami, szybkimi kropeczkami i dotknięciami obwodzimy krater, zewnętrzną krawędź morza deszczów. Nawet tam w środku jest taka jeszcze górka mała i w środku jest kilka kraterów, ale przede wszystkim też koło ucha królika jest również sporo gór księżycowych, które odbijają pięknie światło i te góry zdecydowanie powinniśmy teraz narysować. Słuchajcie, kilka spontanicznych kropek. Możecie przyłożyć też kredkę bokiem i podkreślić tutaj te królikowe kształty. Dużo, słuchajcie, dużo jasnej kredki możecie nanieść również tutaj u góry, tak jak się zbliżamy do bieguna księżycowego. Tam również jest jasno, tam się dużo dzieje, tam jest sporo gór. Jest również taki krater tutaj w brzuchu królika. Możecie go zaznaczyć również jaśniej, później ciemniej. On jest taki specyficzny, bo ma ciemną obwódkę i jasne wnętrze. Słuchajcie, jeżeli macie gumkę w ołówku, to możecie z nią poeksperymentować, przejechać po krawędzi księżyca, żeby wyrzeźbić w nim kilka śladów. Kredki do malowania. Już zerkam na Wasze komentarze. No ja rysuję dzisiaj kredkami Kohinor. Tła są Dor.
Słuchajcie, jeszcze tam kilka kraterów w morzu deszczów. Taki jeden, w każdym razie ważniejszy i większy. Z pewnością. Oraz kilka mniejszych. No i najbardziej spektakularne są te kratery na krawędzi Terminatora. Tam powstaje cały ten piękny efekt księżycowy tak naprawdę. Tutaj u samej góry jeszcze jeden krater, trochę podobny do Platona. A jest jeszcze Arystoteles. Zapomniałem o Arystotelesie. To również bardzo ładny, widoczny krater. On się znajduje zaraz obok krateru Platon, tutaj. Też taki wyraźny. Jest kilka tych takich kluczowych, wyraźniejszych kraterów i je zdecydowanie powinniśmy podkreślić. Przyjemne robienie kraterów, prawda? Ja bardzo lubię to robić. Człowiek jakoś od razu lepiej się czuje, jak sobie zrobi kilka przyzwoitych kraterów na Księżycu. Słuchajcie, teraz jeszcze jedną rzecz zrobimy, ponieważ nasz Księżyc jest na razie taki czarno-biały, co poniekąd jest prawdą, bo on nie ma może jakichś specjalnych kolorów, ale tak jak go widzimy z Ziemi, zobowiązuje nas do tego, żeby go troszeczkę ocieplić miejscami. I teraz proponuję Wam wziąć żółtą kredkę, tylko z umiarem, tak, żeby nie wyszedł słonecznik ani żółtko na niebie. Żółtą kredkę albo nawet taką piaskową, jeżeli macie. I słuchajcie, bardzo delikatnie, gdzieniegdzie, przede wszystkim tutaj na środku pod królikiem oraz tam na samej górze możecie troszeczkę zażółcić powierzchnię Księżyca. On będzie bardziej taki, jak go widzimy z Ziemi. Ja jeszcze go troszeczkę rozjaśnię tutaj w okolicach królika. Możecie dodać również jeszcze parę kraterów tutaj na granicy tego Terminatora. Księżycowego. No i przede wszystkim dużo, dużo tutaj na dole się musi dziać. Możecie śmiało wejść takimi jasnymi kraterami już na ciemną stronę Księżyca. Dark Side of the Moon. Jak śpiewali Pink Floyd, których uwielbiam. Właściwie śpiewał David Gilmour. Podkreślę jeszcze lekko te smugi od krateru Tycho. I myślę, że jeszcze tutaj cały czas przyda się pod królikiem trochę zamieszania. Tam jest dużo, dużo drobnych kraterów, które są dosyć jasne. Tak więc możemy okrągłymi kółeczkami lub po prostu nieregularnymi kształtami, kropeczkami tą powierzchnię trochę rozjaśnić i rozbudować. Jeszcze jeden taki mały krater nad króliczym grzbietem. Moi drodzy, myślę, że nasz Księżyc jest gotowy, ale jeżeli chcecie jeszcze podnieść jego atrakcyjność, to pokażę Wam ostatnią rzecz, którą warto zrobić. Możemy wziąć wiszer albo paluszek, jeżeli nie mamy wiszera, albo znowu kawałek chusteczki do nosa, byle czystej. I słuchajcie, przetrzeć krawędź takimi krótkimi ruchami tam i z powrotem. Możecie to samo zrobić właśnie chusteczką, papierkiem jakimś, bo to da piękne wrażenie takiej poświaty. To nie jest atmosfera nad powierzchnią Księżyca, bo Księżyc prawie nie ma atmosfery. Grawitacja bodajże 6 razy mniejsza niż na Ziemi.
Więc ani specjalnej grawitacji, takiej jak ją znamy, ani atmosfery tam nie ma, ale stworzy to piękną poświatę. Piękną poświatę, która doda naszemu Księżycowi. Możemy to tak nazwać. Piękna. Jako ciekawostkę powiem wam jeszcze jedną rzecz. Zauważyliście na pewno, że kiedy oświetlonego księżyca jest mało, to ta druga część księżyca wydaje się lekko świecić. Ona świeci, słuchajcie, błękitnym światłem. To Ziemia zabarwia tą część księżyca swoim odbitym, pięknym, błękitnym światłem. Zwróćcie na to uwagę, bo to piękne zjawisko, które zawsze mnie zachwyca. Jeżeli chodzi o ten kontur z drugiej strony, to właściwie możecie go wymazać. Sami ocencie, czy chcecie go sobie zostawić, czy nie. No, gołym okiem go właściwie nie widać. Po prostu tutaj księżyc się urywa, ale pamiętajmy, że on jest. A na koniec, jeżeli ktoś z was chce, to może podkreślić kosmiczność księżyca, dodając kilka gwiazdek. Kilka gwiazd, które gdzieś tutaj mogą się w okolicy pojawić, które wprawdzie na zdjęciach są raczej mało widoczne, bo księżyc świeci za jasno. Ale na rysunku możemy wszystko. Jesteśmy w końcu stwórcami naszego kosmosu. Tak więc po zrobieniu księżyca i kilku kraterów możemy stworzyć kilka gwiazd. Mamy ten przywilej wszystkich artystów do stwarzania. Moi drodzy, z całego serca dziękuję wam za tę wspólną podróż na Księżyc. Miałem wielką i szczerą frajdę pokazać wam to wszystko, opowiedzieć, aż tutaj cały się cieszę, bo uwielbiam astronomię, uwielbiam Księżyc, niebo, gwiazdy, a do tego pastele, więc dzisiaj było optymalne połączenie wszystkiego tego, co lubię najbardziej, a przede wszystkim uwielbiam spotkania z wami i wspólne rysowanie i zaraz zasiądę do oglądania waszych księżyców. Proszę, przysyłajcie mi wasze księżyce, już za chwilkę w komentarzu do zdjęcia mojego księżyca, które umieszczę zaraz na naszej stronie. Piszcie wszystkie wasze przemyślenia. Jeżeli chcecie coś więcej usłyszeć, jakąś większą korektę, to również zaznaczcie. Jeżeli podobają wam się nasze lekcje i zechcecie wesprzeć naszą pracownię i ten cykl lekcji, który będzie trwał na pewno również po koronawirusie i tych wszystkich zamieszaniach, to zachęcam do wsparcia zupełnie dobrowolnego. To jest dobrowolne. Możecie wesprzeć naszą pracownię na numer konta, który podajemy w komentarzu w opisie do tej transmisji oraz numer konta znajdziecie również na górze strony pod okiem. Z góry i z całego serca dziękujemy za każde nawet najdrobniejsze wsparcie i bardzo serdecznie dziękujemy tym z was, którzy już nas wsparli. To bardzo, bardzo nam pomaga. Życzę wam pięknego wieczoru, który po takich widokach piękny będzie na pewno. I zapraszam już jutro o 10:00, ponieważ jutro czeka nas kolejna fantastyczna przygoda, magiczne grafiki w stylu Eschera. Będzie geometrycznie, matematycznie i niezwykle. Jeżeli ktoś z was ma ochotę, to zapraszam jeszcze na króciutki koncert na pianinie w moim wykonaniu już teraz. Dziękuję za wspólne rysowanie.
sercowe inspiracje. Thank you.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.